witam po krótkiej przerwie w ostatniej części programu Galaktyka Pomerania. Moim gościem jest pan Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Zgadza się wszystko? Wszystko się witam zgadza. Pana bardzo serdecznie. Spotykamy się w związku z 10. szczecińskimi dniami kultury łowieckiej. Dokładnie. Więc może zacznę od tego, skąd wziął się pomysł organizowania właśnie takiego wydarzenia i tym bardziej dlaczego jest organizowane na Zamku Książąt Pomorskich? Dokładnie 10 lat temu, w 2007 roku, Komisja Kultury i Etyki przy Zarządzie Okręgowym w Szczecinie zorganizowała sympozjum w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie dotyczące synurbizacji zwierząt łownych w miastach, to znaczy przystosowania się dziko żyjących zwierząt do warunków miejskich. To sympozjum było połączone z taką uroczystością myśliwską, piknikiem, który nazajutrz odbył się nad jeziorem w Szczecinie. Impreza ta zyskała na takiej popularności, że stwierdziliśmy, że byłoby dobrze kontynuować tą naukę, to wystawianie się i prezentowanie kultury myśliwskiej w społeczeństwie. I podjęta właśnie została decyzja, że z roku na rok będziemy się starali, żeby taka akcja miała miejsce. Od ostatnich lat gospodarka łowiecka przeszła pod Urząd Marszałkowski w Szczecinie i z inicjatywy marszałka zostało nam udostępnione miejsce na zamku w Szczecinie. Po raz trzeci w tym roku właśnie na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie będziemy mieli okazję ten festiwal, te Dni Kultury Łowieckiej promować. No proszę, a co tym razem w programie się pojawi na tym zamku? Z roku na rok staramy się właśnie, żeby ten program był coraz bardziej ciekawszy, coraz bardziej przystępny dla naszych gości. Staramy się trafić do szerszego grona społeczeństwa, w związku z czym przygotowujemy różne liczne atrakcje nie tylko dla myśliwych i ich rodzin, ale wszystkich tych, którzy nie spotkali się bezpośrednio z tematyką łowiecką. Pozwoli pani, że przedstawię ten program, ponieważ jest tak bogaty, że nie chciałbym czegoś pominąć, a myślę, że jest o tyle ciekaw, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Zaczniemy w ogóle o godzinie 11 i trwać to będzie, myślę, że do późnych godzin popołudniowych, koło godziny 19. Także naprawdę ten czas poświęcony w tym dniu na zaprezentowanie tej bogatej kultury łowieckiej jest naprawdę długi. O godzinie 19 będzie prezentacja wszelkiego rodzaju stoisk wystawienniczych. Będą wszelkiego rodzaju konkursy tematyczne, będzie prezentacja psów myśliwskich, nie zabraknie oczywiście kuchni myśliwskiej. Przepraszam, czy jest wiadomo, co to za rasy psów będą pokazywane? Bo ja na przykład nie bardzo wiem, które akurat psy zaliczają się do psów myśliwskich, poza może jednym. Tak jest. Podczas tych Dni Kultury Łowieckiej myśliwi, którzy na co dzień pracują z psami, są to psy użytkowe, na pewno będą prezentować bezpośrednio swoich podopiecznych, swoich przyjaciół polowania, jak i też tutaj dokładnie przeczytam, psia farma ze Strażą Pożarną z Wołoczkowa będzie prowadziła tą prezentację. Na pewno nie zabraknie typowo psów myśliwskich, rasy wyżeł, rasy gończy polski, będą na pewno ogary, jamniki, wszelkiego rodzaju teriery. Będzie na pewno można wysłuchać krótkiej prezentacji o tematyce kynologicznej. Na pewno ludzie, którzy zajmują się na co dzień tymi psami, czyli menerzy, będą na pewno kilka słów o nich chcieli powiedzieć. Do tego w programie będziemy mieli kuchnię myśliwską prowadzoną przez jednego z najbardziej znamienitszych kucharzy myśliwskich, jakim jest pan Grzegorz Rusak. A czy będzie można tej kuchni od razu bezpośrednio sobie tam spróbować? Oczywiście, jak najbardziej. Będą stoiska do poczęstunku z dziczyzną. Będziemy się starali też wzorem lat ubiegłych poczęstować każdego z przybyłych gości tradycyjnym gulaszem myśliwskim bądź bigosem. Na pewno nie zabraknie też swojskich wyrobów wędliniarskich. Proszę bardzo. A
Skąd pochodzą wystawcy? Czy oni są tylko z naszego regionu tutaj zachodniopomorskiego, czy zjeżdżają się z całej Polski? Głównie tak, staramy się promować tutaj nasze szczeciński teren. Będzie między innymi pokaz mody myśliwskiej. Przyjadą do nas goście ze stacji z Czempinia z sokołami. Będą... Sokołami? Tak jest. Na co te sokoły są? Dokładnie. Mało kto może wie, że oprócz tradycyjnych polowań myśliwskich odbywają się polowania z ptakami łowczymi. Są to historyczne polowania, które do dnia dzisiejszego na szczęście wpisały się w tą bogatą tradycję i kulturę myśliwską. I właśnie ci goście z Czempinia będą prezentowali metody polowania z ptakami. Na pewno kilka tych ptaków wezmą ze sobą, także każdy z bliska będzie mógł tego ptaka zobaczyć. Przyjadą również do nas goście z Goraja, z Technikum Leśnego, prezentować bogatą muzykę myśliwską. Przyjadą do nas goście z muzyką francuską na francuskich rogach myśliwskich, zespół Trompe de Chance. Także no, tych stoisk będzie naprawdę dużo. Będą na pewno nasi koledzy z nadleśnictwa Gryfino, z nadleśnictwa Dębno, z nadleśnictwa Kliniska, którzy również będą wystawiali swoje stoiska edukacyjno-przyrodnicze. Będzie szereg różnych towarzyszących imprez, które będą na dziedzińcu menniczym równolegle się odbywać. A jakie atrakcje czekają zatem na najmłodszych uczestników? Na pewno będą wszelkiego rodzaju konkursy. Z tego co się orientuję, będzie też z udziałem małych dzieci teatr małej formy przedstawiony, przygotowany przez szkoły podstawowe ze Szczecina. Będzie akcja zdrowotna jabłko zamiast cukierka, żeby te dzieciaki w jakiś sposób też zachęcić do zdrowego żywienia. Naprawdę oferta jest bardzo bogata. Bezpieczni w lesie, coś z niczego, czyli ekoczary, warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Tak jak już wspomniałem na początku, naprawdę staramy się, żeby ta oferta była jak najbogatsza. A kto jest w ogóle organizatorem tej imprezy? Głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Współorganizatorami Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zapytam teraz, może na zakończenie, jakie jest zainteresowanie łowiectwem w naszym regionie? Panie Rzeczniku, czy pan Rzecznik coś mi mógłby odpowiedzieć w tej kwestii? Około 4000 myśliwych na dzień dzisiejszy jest w okręgu szczecińskim. Jest to liczba dosyć imponująca. W całej Polsce tych myśliwych jest około 100 tysięcy, ponad już 100 tysięcy w tym momencie. Z roku na rok kandydatów, osób chętnych, zainteresowanych wstąpieniem do Polskiego Związku Łowieckiego przybywa. Ma to na pewno przełożenie na to, że powstają też nowe koła łowieckie. Coraz większe jest zainteresowanie ekologią wśród społeczeństwa. Do coraz szerszego grona ludzi dociera, czym się myśliwi zajmują i w jaki sposób wpływają na tą ekologię. Coraz więcej osób akceptuje społecznie to, co robi Polski Związek Łowiecki, przekonuje się do tego i w związku z tym, tak jak wspomniałem na początku, coraz więcej osób decyduje się na wstąpienie w nasze szeregi. A macie też w swoich zastępach kobiety? Oczywiście i miło mi tutaj powiedzieć, że Diany, bo tak na nie mówimy, stanowią coraz liczniejsze grono wśród myśliwych. Są również tak samo traktowane na równi z innymi kolegami. Tworzą nawet swoje ugrupowanie Związek Dian w Polsce, także naprawdę jest to bardzo miłe, bo jest ich coraz więcej. No, cieszę się bardzo, bo jednak coś miłego tutaj padło pod kierunkiem kobiet. My zawsze stanowimy taką mniejszą grupę, tam gdzie faceci są dominujący, mężczyźni, przepraszam. Kobiety niestety stanowią tą mniejszość. Panie Rzeczniku, ja bym chyba miała to wszystko do powiedzenia w tej kwestii, jeśli chodzi o Dni Kultury Łowieckiej. Przypomnijmy tylko, kiedy dokładnie te dni będą. A 20... właśnie, dlaczego to są dni, a nie dzień? Bo one wypadają w jeden dzień czy w dwa? Akurat w tym przypadku w jeden dzień. W jeden dzień. Tak jest, tak jest.
Organizator po prostu może taką nazwę dał, dlaczego dni, nie wiem. Na pewno spotykamy się 24 września na zamku w Szczecinie. Książąt Pomorskich w Szczecinie. Tak, tak jest. Dlaczego dni? Może dlatego, że ten dzień kultury łowieckiej nie trwa tylko jeden dzień właśnie, tylko ta kultura łowiecka trwa każdego dnia, podczas każdego wyjścia myśliwego na polowaniu. To nie jest tylko jeden dzień, kiedy ubieramy się w mundury, przyjeżdżamy ze sztandarami i pokazujemy się, tylko tą kulturę łowiecką i o to nasze dobre imię dbamy się starać każdego dnia. Panie rzeczniku, myślę, że jeszcze się spotkamy tutaj w programie, aby porozmawiać sobie może na inne tematy związane z kulturą myśliwską, z łowiectwem. Tymczasem dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę i za przybycie. Moim gościem był pan Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. To tyle na dzisiaj. Był to program Galaktyka Pomerania, realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja się z państwem żegnam. Do zobaczenia.